Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomek, rozczarowanie ten wynik dla Was? Bardzo, szczególnie z przebiegu tego meczu, gdzie w pierwszej połowie okej, ten początek był niemrawy, ale później dominowaliśmy i Siedlce nie miało chyba, oprócz tej sytuacji bramkowej, żadnych możliwości, żeby nam strzelić bramkę. Dlatego tym bardziej szkoda, ale cały czas się staraliśmy strzelić tą zwycięską bramkę, nie zważając na to, że przeciwnik może nas skontrować. Także graliśmy o 3 punkty i myślę, że tak będzie w każdym meczu. Brakowało tego, tak jak trener wspominał też po sparingach, tej decyzji czasami, tej finalizacji tej akcji, no bo sytuację mieliście, czy okazję pod bramką, często pod polem karnym gościliście i coś się działo pod bramką Pogoni. Tak, myślę, że tego też się będziemy uczyć, że nie zawsze trzeba wjechać do bramki, wystarczy strzelić, tak, czy wrzucić piłkę, tak jak Pogoń Siedlce i to przyjdzie jeszcze, będziemy mieli z tego sytuację, będziemy strzelać bramki. No niestety dzisiaj szkoda, że tracimy punkty u siebie na stadionie przy takiej atmosferze, ale myślę, że jak tak będziemy grać i tak będziemy walczyć, to kibice też będą nas dopingować cały czas i to będzie przynosiło efekty. Tęskniliście z taką atmosferą? Oj, bardzo. Myślę, że to jest coś niepowtarzalnego, szczególnie w tej lidze. Myślę, że każdy będzie tutaj przyjeżdżał już myślę z dużą obawą na te mecze. Będą może mówić, że fajnie się gra przy atmosferze, ale wiadomo, że to jest nasz 12. zawodnik i nam będzie pomagał.